Najważniejszy wniosek jest taki, że posiadanie samochodu elektrycznego opłaca się tylko wtedy, kiedy możemy ładować go w gniazdka domowego. Serdecznie witam. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać, jakie są rzeczywiste koszty ładowania prądem samochodu elektrycznego, czyli dokładnie ile kosztuje 1 kWh prądu. Zrobiłem już ponad 6000 km samochodem i zrobiłem bardzo dużo różnych prób. Tutaj w tej tabelce pokazuję Państwu, jakie wygląda spalanie, ile energii traci auto. Za każdym razem pokonywałem dokładnie tą samą drogę, ten sam dystans z domu do pracy. Tutaj podałem też czas i średnią prędkość, ponieważ stanie w korku powoduje większe zużycie energii, prądu, paliwa. I w zależności od rodzaju pracy, jazdy, albo tylko na prądzie, albo tylko na benzynie, mam pokazaną ilość spalania paliwa, albo energii elektrycznej, albo tego i tego. Tutaj od razu możemy zobaczyć cenę. Cena energii elektrycznej to jest 65 groszy z 1 kWh. Cena paliwa 4,50 zł. Odpowiednio tutaj mamy sumarycznie koszt przejechania trasy oraz ile kosztowałoby mnie przejechanie 100 km. Jak widzimy, koszty są od 37 zł. To jest w czasie, gdy ładowałem akumulator, po 11,30 zł, czyli koszt przejazdu na prądzie. Tyle tytułem wstępu. Drugie zagadnienie to jest czas ładowania akumulatora w hybrydzie, ponieważ to jest potem istotne przy wycenie kosztów ładowania prądem na trasie. Tutaj widzimy, że w czasie pierwszej godziny naładowałem 2,5 kWh i mogę na tym przejechać 14 km. Szybkość ładowania jest bardzo powolna. W sumie całe ładowanie trwało prawie 4,5 godziny. I dzięki temu mogłem uzyskać dystans 56 km. Warto zauważyć, że ładowanie jest w miarę liniowe. Ostatnie pół kWh ładowało się trochę wolniej. Tak, jest tutaj cały czas ta sama prędkość ładowania. Patrzyłem, ile faktycznie prądu auto pobierze z instalacji elektrycznej domowej, a nie ile auto poda, że tej energii spaliło. I wiem, że do pełna licznik wskazał mi 10,74 kWh. Tyle energii samochód pobrał, ładując się do pełna. Fizycznie przejechałem na tym 58 km, czyli spalanie wyniosi 18,52 kWh na 100 km. I tą wartością będę posługiwał się w późniejszych naszych obliczeniach. Czyli mamy tak. Przejechanie 100 km wymaga od nas energii elektrycznej prawie 19 kWh lub w przypadku mojej Skody 6,5 litra. Jeżeli jedziemy tylko na benzynie, to mam z tych danych, o których pokazałem na początku. Rzeczywisty koszt. Zważywszy, że paliwo kosztuje 4,50 zł, na tej stronie mamy aktualne ceny paliwa. Przejechanie 100 km tylko na paliwie kosztuje 29 zł 25 groszy. Przejechanie 100 km tylko na prądzie kosztuje nas 11 zł 38 groszy. To jest równowartość 2,5 litra paliwa, ale jeżeli tankujemy, ładujemy auto prądem w taryfie nocnej, która kosztuje 28 groszy za 1 kWh, to koszt przejechania 100 km wynosi 5,31 zł. Jest to najniższa wartość, jaką możemy uzyskać, jeżeli chodzi o przejechanie 100 km. Korzystając z ładowarki PGE w taryfie MAX 22, koszt przejechania 100 km wynosi prawie 45 zł, czyli równowartość 10 litrów benzyny. Widać, że kompletnie nie opłaca się na trasie wykorzystywać ładowarki PGE, ponieważ wyjdzie mi jazda drożej niż pokonanie tej samej trasy tylko na paliwie. PGE wprowadziło 3 rodzaje opłat w zależności od ładowarek, które się stosuje. Nazwali to MAX 22, MAX 50 i MAX 30.
Max to jest podana maksymalna ilość kilowatogodzin, którą można uzyskać w ciągu jednej godziny. Uruchomienie procesu ładowania kosztuje 1 złotówkę w każdej z tych taryf. 1 kilowatogodzina prądu kosztuje w najwolniejszym trybie ładowania 59 groszy, a 1,45 zł w tych szybszych, ale dodatkowo musimy ponieść opłatę za każdą minutę procesu ładowania. 7 groszy w przypadku tej najwolniejszej ładowarki, po 29 groszy najszybszej i 24 pośredniej. W przypadku mojego samochodu widzimy, że czas ładowania kosztuje nas aż 16,80 zł. Za energię elektryczną zapłaciłbym 5,90 zł plus 1 złotówkę za uruchomienie procesu. Całość naładowania akumulatora kosztowałaby mnie 23,70 zł, czyli 2,37 zł za 1 kWh. Tak jak pokazałem w tej tabeli, jest to przejechanie 100 km kostowałoby prawie 45 zł, czyli całkowicie nieopłacalny sposób ładowania. Pozwoliłem sobie rozpisać koszty ładowania dla samochodów tylko elektrycznych. Tutaj mamy Skodę, Kia z mniejszym akumulatorem i Kia z większym akumulatorem o pojemności 64 kWh. Koszt czasu, koszt prądu w sumie i ile wynosi opłata całościowa za 1 kWh. Najwolniejsza ładowarka, czyli ładowanie to w najwolniejszym tempie, 1 kWh kosztuje nas 81 groszy, ładowanie w najszybszym tempie 1,83 zł i ładowanie w pośrednim tempie 1,96 zł za 1 kWh. Czyli tutaj mamy dość wysokie ceny. Wracamy do mojej tabelki, czyli mamy też alternatywną stację ładowania GoGoNet, gdzie z umową kosztuje nas naładowanie całego mojego akumulatora 21,80 zł, czyli równowartość niecałych 5 litrów benzyny. Tutaj widzimy, że jest taniej niż 6,5 litra. Jeżeli mamy możliwość zaparkowania samochodu przy hipermarkecie czy w innym miejscu przy tej ładowarce, opłaca nam się skorzystać i załadować ją prądem, aczkolwiek ta różnica 20, prawie 2 zł, a 30 zł jest nie tak bardzo wysoka. Jeżeli chodzi o Niemcy, w Niemczech paliwo kosztuje 1,38 zł za 1 litr benzyny, to jest odpowiednik 5,85 zł, a w ładowarkę można skorzystać za 34 eurocenty, czyli 1,50 zł. Przeliczyłem to oczywiście na mój samochód. Przejechanie 100 km w Niemczech kosztowałoby mnie 8,66 euro, a gdybym skorzystał z prądu, przejechanie tych samych 100 km kosztowałoby mnie 6,45 euro, czyli też w Niemczech taniej wyjdzie jazda na prądzie niż na paliwie. Auto umożliwia samo naładowanie się akumulatorów w czasie jazdy. Możemy takie parametry ustawić. Naładowanie do pełna, czyli 10,5 kWh, odbyło się w moim przypadku kosztem większego spalania o 3,3 litra paliwa. Otrzymałem 3,21 kWh z 1 litra spalonego ekstra paliwa. 1 kWh kosztowała mnie 1,40 zł. Przejechanie 100 km na tak naładowanym samochodzie kosztowałoby równowartość 26,5 zł, czyli około 6 litrów benzyny. Pytanie, po co tak robić? Czasami jest sytuacja, gdzie musimy na kogoś poczekać albo czekać na coś w samochodzie 2-3 godziny i wtedy warto mieć naładowany akumulator, żeby można było mieć włączone ogrzewanie, radio albo klimatyzację. Inna rzecz to jest, czasami potrzebujemy po jakimś mieście jeździć na prądzie, wtedy mamy dużo lepszą dynamikę jazdy samochodu lub musimy wjechać w strefę, gdzie wolno nam jeździć tylko na prądzie. Nie mamy możliwości naładowania samochodu wcześniej. W czasie jazdy, dojazdu do tego miejsca możemy na 100 km przed celem
uruchomić proces autoładowania i tak jak powiedziałem, ten prąd w akumulatorze będzie kosztował nas, naładowanie tego akumulatora będzie kosztowało nas 26 zł 54 grosze. Ostatnią alternatywą jest to naładowanie samochodu poprzez agregat prądotwórczy, agregat, który spala paliwo, produkując z tego prąd elektryczny. Według danych katalogowych większość agregatów potrzebuje około 0,6 litra na uzyskanie 1 kWh energii, czyli 2,70 zł kosztuje nas 1 kWh i przejechanie 100 km samochodem na prądzie dzięki tej energii elektrycznej kosztowałoby nas 51 zł, czyli równowartość 11,4 litra benzyny. Czyli też dużo taniej nas wyjdzie jazda hybrydą tylko na paliwie niż naładowanie prądu w ten sposób. Jakie z tego możemy wyciągnąć wnioski? Najważniejszy wniosek jest taki, że posiadanie samochodu elektrycznego opłaca się tylko wtedy, kiedy możemy ładować go w gniazdka domowego. Jeżeli mamy dom, warto mieć samochód elektryczny, bo wtedy faktycznie koszt przejazdu jest bardzo mały. Mamy prąd w cenie 28 groszy, ładując go w nocy, lub w cenie 65 groszy za 1 kWh, jeżeli będziemy ładować samochód w taryfie dziennej całodobowej. Pomijam tutaj kwestię paneli fotowoltaicznych, bo to jest inny temat. Mówmy na razie o tym, co mamy jakby już od razu. W przypadku ładowania samochodu na trasie, mamy samochód elektryczny i zmuszeni jesteśmy korzystać z publicznych ładowarek. Tutaj koszt naładowania drastycznie nam rośnie. I tak jak pokazywałem, naładowanie w PGE kosztuje nas aż 2,37 zł za 1 kWh, co całkowicie powoduje, że używamy samochodu, który paliłby w realiach benzynowych 11-12 litrów paliwa na 100 km. Czyli całkowicie ekonomia jazdy przestaje mieć znaczenie. W przypadku ładowarek tańszych, innych firm, i tak ten koszt ładowania wynosi od złotówki do złotych 50 zł za 1 kWh, czyli jest to 2-3-4-krotnie drożej niż ten sam prąd pozyskany z gniazdka domowego. Ostatnia ciekawostka to dzisiaj jadąc do pracy w okresie jesiennym miałem włączone ogrzewanie szyby tylniej, podgrzewanie fotela kierowcy. Na dystansie 9 km średnie spalanie wyszło mi 23,3 kWh na 100 km, prawie dwa razy więcej niż w normalnych warunkach jazdy i spowodowało to, że przejechanie 100 km kosztowałoby mi 15 zł. Więcej o jakieś 40% niż w normalnych warunkach, ale i tak jest to połowa tej ceny, którą płacę kupując paliwo, jeżdżąc na paliwie, nie mając możliwości jechania na prądzie. Czyli tak naprawdę cały czas energia elektryczna jest bardziej opłacalna i jeżeli możemy z niej korzystać na co dzień, to warto mieć zawsze naładowany samochód i korzystać z hybrydy. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.